Cześć, to Wacław, życie poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku serii Kilka zasad transurfingu rzeczywistości. Dzisiaj piąta, ostatnia część, w której przeczytam Wam kilka zasad z książki Transurfing rzeczywistości, tom 9, praktyczny kurs transurfingu 78 dni z moim komentarzem. Zapraszam. Na dzisiaj przygotowałem raz kolejny 10 zasad. Zaczniemy od zasady ze strony 66 pod tytułem Wiara. Jak już dawno i powielokroć powiedziano, stosownie do wiary waszej wam się stanie. Tak właśnie jest. Ale jak uwierzyć? Przekonywać i namawiać siebie nie ma sensu. Zajmij się konkretną sprawą, zarządzaniem rzeczywistością według zasad transurfingu i wizualizacją docelowego slajdu. Stosuj zasady w praktyce, a zobaczysz, co się będzie działo. Zewnętrzny zamiar otworzy drzwi do świata, w którym niemożliwe staje się możliwym. Jeśli umysł staje przed faktem dokonanym, to wpuszcza to, co niewiarygodne, do szablonu swojego postrzegania świata i pozwala cudowi się ziścić. Kiedy zobaczysz, że transurfing działa, wiara nie będzie ci już potrzebna, bo będziesz miał wiedzę. Lubię tą zasadę, a dlatego, że mamy tu cytat z Jezusa Chrystusa, stosownie do wiary waszej wam się stanie. I to też łączy się z naukami Neville Goddarda i całymi tymi informacjami związanymi z prawem przyciągania. Czyli jeśli masz pewność, że to coś, co wizualizujesz, to co chcesz się zdarzy, wtedy najczęściej to się zdarzy. Wiara to często za mało, potrzebujesz wiedzy, ale wiara jest dobrym początkiem. Zasada numer 2 na dzisiaj, zdecydowanie by mieć. Kiedy w myślach nie ma nawet cienia wątpliwości i obecne jest wyłącznie spokojne zdecydowanie, by mieć, to rzeczy niemożliwe stają się możliwymi. Można zdawać egzaminy, nie znając przedmiotu. Łatwo przejść trudną rozmowę, zawrzeć bardzo korzystny kontrakt, wygrać beznadziejną sprawę w sądzie, oczarować tych, o których nawet nie śmiałeś marzyć. Zrezygnuj z pragnienia osiągnięcia celu. Działaj beznamiętnie, jak samuraj, który żyje tak, jakby już zdążył umrzeć. Zawczasu pogódź się z porażką, lecz myśl tak, jakbyś cel miał już w garści. Odrzuć nadzieję, która jest udziałem i ratunkiem dla słabych. Pozostaw jedynie gotowość otrzymania tego, co zamyśliłeś. Przecież tego chcesz. W takim razie, w czym rzecz? Będziesz to miał. To zdecydowanie by mieć, to jest ważna zasada, połączona z tą zasadą wiary. Jak widzisz, Vadim pisze, zawczasu Bogu, odrzuć nadzieję, która jest udziałem i ratunkiem dla słabych. Taka nadzieja, wiara to nie jest to, czego chcemy. Nawet Krzysztof Jackowski, którego transmisję czasem oglądam, ostatnio mówił, Jasnowidz słynny, nie wiem, czy go znacie, mówił coś takiego a propos tego, jak on wizję wytwarza, że nie możesz prosić tak jakby swojej podświadomości czy nadświadomości o wizję, o informację. Musisz żądać. I podobnie jest w życiu, tylko tu nie chodzi tylko o żądanie, tylko raczej taką wiedzę, że to jest twoje, to należy do ciebie. Oczywiście, żeby ten stan jakby wytworzyć i utrzymywać, to nie jest proste, szczególnie gdy cały zewnętrzny świat pokazuje nam coś zupełnie innego. Trzeba nad tym pracować. Kolejna zasada na dziś. Świecie, daj mi siebie. Strona 92. Kiedy chcesz coś uzyskać od świata, nie zmuszaj go, by ci to dał. Co może odbić zwierciadło, jeśli podskakuje przed nim kapryśne dziecko i woła chcę, daj. Owszem, chcesz i żądasz. To wyłącznie sam fakt. Ni mniej, ni więcej. Zasada jest bardzo prosta. Jeśli chcesz, aby odbicie w zwierciadle świata wyruszyło ci na spotkanie, to sam wykonaj pierwszy krok. Zrezygnuj z zamiaru otrzymania, zastąp go zamiarem dawania, a otrzymasz to, z czego zrezygnowałeś. Dość trudna zasada do ogarnięcia, ale przeczytajmy, o co tu dokładnie chodzi w wyjaśnieniu. Czy chcesz cieszyć się uznaniem i szacunkiem jakiegoś człowieka? Nie żądaj tego. Sam człowieka szanuj, staraj się, by czuł się on ważny w twoich oczach. Czy potrzebujesz współczucia i wdzięczności? Nie szukaj ich. Przejawiaj szczerą troskę i współczucie, jeśli chodzi o problemy człowieka. Chcesz, by darzono cię sympatią?
nie uzyskasz jej za piękne oczy. Sam przejawiaj sympatię, a wówczas będziesz dla innych sympatyczny z definicji. Potrzebujesz pomocy i wsparcia? Pomagaj sam. Tym samym zwiększysz swe znaczenie, a człowiek nie zechce być mniej znaczący niż ty i nie pozostanie ci dłużny. W końcu, czy chcesz osiągnąć wzajemność w miłości? Zrezygnuj z prawa do posiadania i stosunków zależności. Udać się to, jeśli będziesz po prostu kochać, na nic nie licząc. Taka miłość jest rzadko spotykana i nikt się jej nie oprze. We wszystkich tych przypadkach na pewno uzyskasz to, z czego zrezygnowałeś. To taka zasada u Cialdiniego się też pojawia, że gdy coś komuś damy, gdy coś dajemy na zewnątrz, to tak jakby jest pewien dług u tej drugiej osoby, której coś daliśmy, świadomy czy nieświadomy, i ona chce, aby ten dług zwrócić. Na tym polega ta zasada, tylko w takim sensie, że cokolwiek dajemy na zewnątrz, też do nas wróci. Warto się nad nią pochylić. Kolejna zasada na dziś. Mój świat troszczy się o mnie. To jest bardzo ważne. Miej twarde nastawienie. Mój świat troszczy się o mnie. Stykając się z jakimkolwiek, nawet najnieznaczniejszymi, okolicznościami, powtarzaj sobie tę formułę. W każdym wypadku, niezależnie od tego, co się dzieje, coś złego czy dobrego. Jeżeli spotka cię sukces, nie zapominaj powtórzyć sobie, że świat rzeczywiście się troszczy. Konstatuj ten fakt nawet w przypadku drobnostek. Kiedy zderzacie się z przykrą okolicznością, i tak, powtarzaj, że wszystko idzie jak trzeba. Twój świat dobrze wie, jak o ciebie zadbać. Będzie tak, jak patrzysz na zwierciadło. Tu pojawia się ten element, kiedy Vadim radzi, żeby nieważne jaka była sytuacja, gdy patrzymy na nią, że nasz świat się o nas troszczy, musimy ją próbować pozytywnie odebrać. Nawet gdy jest najgorsza z najgorszych. Jest to nie lada ćwiczenie, ale zdaniem Vadima dzięki temu to zwierciadło świata będzie odbijać tą rzeczywistość, którą chcemy, czyli troszczący się o nas świat. Następna zasada na dzisiaj. Niepojętość nieskończoności. 136. Dlaczego transurfing w cudzysłowie działa? Kto w cudzysłowie umieścił w przestrzeni wariantów wszystko, co się tam znajduje? Przestrzeni wariantów nikt nie stworzył. Istnieje ona od zawsze. Umysł ludzki jest tak zbudowany, że wydaje mu się, że wszystko na tym świecie jest przez kogoś stworzone. Ma swój początek i koniec. Ale istnieją na świecie kwestie, które wymykają się możliwościom umysłu. Przecież umysł to tylko automat logiczny, chociaż dysponujący umiejętnością abstrakcyjnego myślenia. Transurfing nie wyjaśnia tego, jak zbudowany jest świat, tylko proponuje utylitarny model, który pozwala zrozumieć, dlaczego możliwe jest zarządzanie rzeczywistością i jak to robić. Dokładnie tak samo można z powodzeniem prowadzić samochód, nie mając pojęcia o jego budowie. I tu się pojawia kwestia tego, jak to tak naprawdę działa, i naszego zastanawiania się nad tym, jak to wygląda z mechanicznego punktu widzenia. Vadim mówi, że raczej tego nie pojmiemy, ale wciąż możemy używać tych zasad, które on tutaj wykłada, i tego podejścia do świata, które tak jakby daje rezultaty. I czy to, jak to działa na poziomie mechanicznym, kwantowym, fizycznym, tego zapewne się prędko nie dowiemy. Ale to, że to działa dla nas, możemy sprawdzić sami, stosując te zasady i praktykując je. Zasada następna dzisiaj, szablon mentalny, strona 144. Człowiek swoim negatywnym stosunkiem sam maluje warstwę swego świata na czarno. Zwierciadło po prostu konstatuje zawartość stosunku, ignorując jego kierunek. Nieważne co myślisz, ważne o czym. Niezależnie od tego, czy podoba ci się odbicie, czy nie, i tak o nim myślisz. Znaczenie ma tylko zawartość myśli. Od tej chwili uczyń swoją zasadą trzymanie szablonu swoich myśli i stosunku pod kontrolą. Niezależnie od tego, co by się działo, wszystko przekształcaj w rzecz pozytywną. Skupiaj uwagę na tym, co w ostatecznym rozrachunku chcesz mieć. Z czasem ukształtujesz sobie bardzo przytulną rzeczywistość. Przygotuj się, czeka cię wspaniała kaskada przyjemnych zdarzeń. Podoba mi się tutaj obraz do tego, który Vadim ma. O, wypadły mi te kartki, niestety, ale potem poszukam. Jak widzicie, gość, który nie widzi całego świata przez to, że
ma zasłoniętą klatkę kotarą i w naszych często niższych punktach, gdzie żyjemy w emocjach dość negatywnych, nie widzimy wszystkiego dobrego dookoła i jesteśmy pod przykryciem takiej właśnie czarnej płachty. I właśnie tutaj Wadi mówi o tym, żeby to zobaczyć, zidentyfikować ten szablon mentalny i potem zmieniać go. I nie pisze tu, jak go zmieniać, ale najlepiej go zmieniać w działaniu, w robieniu rzeczy, w zmianie emocji, nawet krótkofalowo jakimś przyjemną dla ciebie rzeczą, żeby zacząć zauważać więcej dobrego, żeby wyjść z tego negatywnego punktu i odkryć trochę, zerknąć trochę pod tą kotarę, którą jesteśmy przykryci. Tyle może wystarczyć, żebyśmy mieli energię do dalszego działania. I tutaj dalej na ten temat, zasada 65, pesymizm. Widząc w odbiciu zwierciadła jakieś nieprzyjemne cechy, człowiek skupia na nich uwagę i odruchowo wyraża swój negatywny stosunek. W rezultacie czego wszystko staje się jeszcze gorsze niż wcześniej. Rzeczywistość w odbiciu stopniowo gaśnie, w ślad za obrazem. W ten sposób warstwa świata pojedynczego człowieka traci poprzednią świeżość barw i staje się coraz mroczniejsza i mniej komfortowa. Przestań reagować na bodźce, które cię rozdrażniają, a one też przestaną sprawiać ci przykrość. Przestań szukać problemów, szukaj rozwiązań. Przestań w końcu biadolić. Po tym, jak zmienisz stosunek do życia, doznasz niezachwianego poczucia, że wszystko idzie świetnie, a będzie jeszcze lepiej. Wszystko po prostu będzie tak, jak trzeba. Łączy się ta zasada z szablonem mentalnym, gdzie pisze Wadim, że trzeba przestać biadolić, trzeba przestać skupiać się na tym, co nas drażni, trzeba przestać szukać problemów, trzeba zacząć rozwiązywać, trzeba zacząć decydować, trzeba zacząć kreować swoje życie po swojemu. Oczywiście nie jest to proste, szczególnie na początku i nie jest to proste, gdy bardzo denerwują nas niektóre rzeczy, ale na tym polega zmiana tego zwierciadła świata. Musimy zacząć od nas, od tego, jak my reagujemy. Szablon mentalny był, pesymizm był, a jeszcze ominąłem. Twój cel był po drodze, zasada numer 62-158. Każdy dysponuje drogocennym skarbem, unikalnością swojej duszy. Każda dusza ma swój cel, na drodze do którego człowiek uzyskuje szczęście. Przed tobą w przyszłości nie ma żadnego szczęścia. Jest ono albo tu i teraz, albo nie ma go w ogóle. Tajemnica autentycznego powodzenia polega na tym, że należy uwolnić się od wahadeł albo wybrać własną drogę. Odpowiedz sobie na pytanie, ku czemu skłania się twoja dusza? Co zmieni twoje życie w święto? Nie powinny cię interesować żadne ograniczenia. Nie krępuj się i zamawiaj na całego. Jeśli cel jest twój, to przy myśli o nim dusza śpiewa, a umysł z zadowoleniem zaciera ręce. Ta zasada tak jakby otwiera wszelkie możliwości. Pomaga nam wybrać cokolwiek byśmy chcieli z katalogu świata i jeśli tak jakby ten cel nasz, to co wybierzemy, będzie w zgodzie z naszą duszą, od razu pojawi się radość, pojawi się taka fala kreatywności, pojawia się chęć do działania, pojawią się też wkrótce pewnie rezultaty na zewnątrz. I to jest ważne, żeby podążać za właśnie tymi odczuciami, za tym swoim celem, a nie za celem cudzym. Jest tu też to ciekawe wyjaśnienie, które przeczytam, bo myślę, że lepiej to tak jakby dookreśli, o co tu chodzi. Dusza człowieka może tylko niejasno domyślać się, czego chce. Umysł powinien pomóc jej określić cel, ale umysł we właściwej sobie manierze próbuje szukać celu drogą logiczną, a to jest błąd. Zadanie umysłu nie polega na poszukiwaniu celu, tylko na rozpoznaniu go w odpowiednim czasie. We właściwym czasie i we właściwym miejscu dusza sama odgadnie, co jest jej, a ty to poczujesz. Najważniejsze, aby zapewnić duszy możliwość spotkania się z celem. Należy poszerzyć swe horyzonty, wybrać się tam, gdzie jeszcze się nie było, obejrzeć to, czego się nie widziało, wpuścić w siebie nową informację, wyrwać się z kręgu codzienności, a potem zachowywać świadomość i uważnie wsłuchiwać się w głos serca. Daj sobie nieokreślony termin, nie wciskaj się w ramy czasowe i nie zmieniaj poszukiwania celów w swój obowiązek. Miej w myślach następujące nastawienie. Szukam tego, co zmieni moje życie w święto. Cel przyjdzie jak olśnienie.
Kiedy zetknąwszy się z jakąś informacją, poczujesz, że dusza zapłonęła, a umysł z zadowoleniem ze wszystkich stron coś obmyśla, wówczas można przypuszczać, że znalazłeś to, czego szukałeś. Myślę, że teraz wiesz, o jakie uczucie chodzi. Zasada numer 71. Biegunowość porównania. Porównanie siebie z otoczeniem rodzi kompleks niższości. Jeśli zaniżasz swe zalety lub kompleks wyższości, jeśli je przeceniasz. Zarówno pierwsze, jak i drugie jest potworne. Uświadom sobie, to wahadła zmuszają cię, byś porównywał się z jakimś standardem. Na rękę im jest, by wszyscy kroczyli w jednym szeregu. Uczyń z tego, że odbiegasz od standardów, swą samowystarczalność. Sięgnij po swoje prawo niebycia takim jak wszyscy. Złam zasadę wahadła, stań się takim jak ja, postępuj tak jak ja. Zawsze przestrzegaj zasady transurfingu, pozwól sobie być sobą, a innym być innymi. Kiedy opuścisz szereg, podąży on za tobą jak za nowym standardem. Myślę, że nie muszę tutaj komentować. Bardzo lubię te zasady, gdzie jasno Vadim mówi o tym, jak porównywanie się jest negatywną rzeczą i jak może zniszczyć nasze plany i to, co próbujemy zdobyć, osiągnąć. I jeszcze ostatnia zasada na dziś. Tytuł: pieniądze. Trzeba przede wszystkim zmierzać do swojego celu, a wówczas pieniądze dołączą automatycznie, jako towarzyszący atrybut. A dopóki nie jesteś na swojej drodze, zapamiętaj jedną zasadę. Nie myśl o tym, że brakuje ci pieniędzy, tylko o tym, że one są. Na tym fakcie należy się skupić. Pieniądze są. Nieważne ile, najważniejsze, że są. I będzie ich jeszcze więcej. Otrzymuj pieniądze z radością i miłością, a rozstawaj się z nimi beztrosko. Nie bądź dusi groszem. Im bardziej będziesz dusić pieniądze, w cudzysłowie, tym mniej ich dostaniesz. Nie gromadź dużych sum bez określonego celu. W przeciwnym razie wszystko stracisz. Wywołaj ruch. Środki płyną przez rurę, a nie przez rezerwuar. To jest ciekawa zasada, bo mówi, żeby nie gromadzić pieniędzy nadmiernie. Co mogłoby się wiązać z tym, że należy prowadzić życie rozwiązłe i wydawać wszystko, ale to bardziej chodzi o takie nastawienie, o którym tu pisze Vadim. Nie bycie dusi groszem, ponieważ tak jakby to poczucie braku wychodzi na zewnątrz i tak jakby sprawia, że te pieniądze nie przychodzą wcale łatwo i że trzeba się o wszystko martwić. Wyjaśnienie jeszcze Wam przeczytam. Człowiek ubogi liczy się w sklepach z każdym groszem, zastanawia się, jak zaoszczędzić, wydaje bardzo skąpo i wciąż narzeka na wysokie ceny. Myśli skupione są na jednym – brakuje pieniędzy. To jest właśnie jego mentalny szablon, który się urzeczywistnia. Czyż może być inaczej? Przecież on stoi przed zwierciadłem. Trzeba myśleć nie o tym, że brakuje pieniędzy, tylko o tym, że one są. Przecież w portfelu zawsze coś jest. Jeśli środków na zakup na razie brakuje, to nie żałuj tego, a po prostu odłóż na potem. Wierz, że środki wkrótce się pojawią. W ten sposób formujesz odpowiedni obraz, który stopniowo odzwierciedli się w rzeczywistości. Istnieje jeszcze jeden bardzo silny rytuał. Podnoś wszystkie porzucone nikomu niepotrzebne monety, szczególnie zardzewiałe, których już nikt nie podniesie. Troskliwie zbieraj je w szkatułce, powtarzając myślokształt: jesteście w domu, moje drogie monetki, zaoszczędzę was, a wy przywołajcie do mnie pieniążki. Troszczę się o pieniądze, pieniądze kochają mnie oraz idą do mnie. Brzmi infantylnie, ale jak widzicie, dla Vadima działa. A nawet jeśli nie musisz tak mówić o pieniądzach, jak do kogoś, kogo się kocha, to po prostu należy nie mieć tego poczucia, że brakuje, że nie ma, że jak ciężko jest. Bo tak jakby to wszystko odbija się potem na zewnątrz. Trzeba mieć podejście, że jest, zawsze pieniądze są, czasem jeszcze nie tyle, ile nam na coś potrzeba, ale tak jakby są i będą, że będziemy w stanie zdobyć to, co chcemy, kupić to, co chcemy, mieć to, co chcemy. Ważne to jest, szczególnie biorąc pod uwagę, jakie mamy to myślenie o pieniądzach, często negatywne i często tak jakby to poczucie braku jest mocno widoczne, jeśli chodzi o finanse, o duszenie tego grosza, o czym tu zresztą Vadim pisze. To duszenie grosza sprawia, że jeszcze bardziej będziemy musieli tego grosza dusić. Tak wychodzi z zasad transurfingu rzeczywistości. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo, Wacław, życie poczciwe. Piąty, ostatni
piąta, ostatnia część 10 zasad z tej książki. Może jeszcze zrobię z jakiejś innej książki zasady Vadim Zilanda lub jakieś konkretne, na przykład zasadę wahadła. Miałem omówić w tej części, ale nie przygotowałem się, także omówię ją w jakimś osobnym filmie, bo pytała jedna osoba o to w komentarzach, a to jest jakby kluczowa zasada też, jeśli chodzi o transurfing rzeczywistości. Także jeśli chcecie więcej treści związanych z transurfingiem, to wiadomo, łapy w górę, gdzieś tam komentujcie, a wtedy mam motywację, żeby coś nowego wymyśleć. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku recenzji w weekend i vloga w tygodniu. Cześć!